Stało się, kolejny rok dobiega już końca i tradycyjnie najwyższy czas podsumować minione 12 miesięcy. A trzeba przyznać, że działo się sporo. Mieliśmy premiery kontynuacji kultowych serii jak Diablo 3, Max Payne 3 oraz Far Cry 3. Otrzymaliśmy także zupełnie nowe marki gier, które zaliczyły naprawdę udany debiut. Są to m.in. Dishonored, Kingdoms of Amalur, Sleeping Dogs, chociaż tutaj można dyskutować nad uniwersum True Crime. Nie zabrakło również udanych gier z dystrybucji cyfrowej, takich jak Fez czy Journey. Zatem ponownie organizujemy plebiscyt, który ma na celu wyłonienie najlepszych gier minionego roku. Tym razem w naszej zabawie pomaga nam także organizacja sportów elektronicznych Clan Poland, która od 2005 roku gromadzi nie tylko najlepszych graczy, ale także pielęgnuje nadchodzące talenty. Spośród wszystkich produkcji wybraliśmy naszym zdaniem te najciekawsze, a następnie zostały one podzielone na poszczególne kategorie. Plebiscyt składa się z dwóch części. W pierwszej to redakcja Gracz24.pl decyduje, jakie tytuły zostaną nagrodzone. O wynikach poinformujemy już niebawem. Zaś druga część zależy już całkowicie od Was, bowiem to Wy głosujecie na swoich faworytów. Wystarczy kliknąć na link, który znajduje się w opisie filmiku i tam już znajdziecie dalsze informacje co, gdzie i jak. Podobnie jak rok temu, tak i teraz organizujemy dla wszystkich naszych czytelników konkurs, w którym jest masa nagród do wygrania. Aby wziąć w nim udział, wystarczy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, należy posiadać aktywne konto, potwierdzona rejestracja przez e-mail na naszym portalu. Po drugie, zagłosować w ankiecie. Po trzecie, w kilku zdaniach wyrazić swoją opinię na temat gier wydanych w 2012 roku. Czas na to wszystko macie do 25 stycznia 2013 włącznie. Następnie w ciągu tygodnia ogłosimy oficjalne wyniki plebiscytu oraz listę szczęśliwych zwycięzców. A jest o co walczyć. W naszej redakcji prawdziwą furorę zrobił toster, który wypala logo Guild Wars 2 na kromce i do tego jeszcze dostajecie torbę papierową na owy toster. Ale oprócz tego macie także pendrive Kingston Data Traveler 32 GB, dwie gry na Wii, także na PC, pełno gadżetów jak na przykład długopis nabój z Max Payne 3, breloki, cztery figurki Hitman Absolution i wiele więcej. Za ufundowanie nagród dziękujemy firmom Cenega, Staltbauer, CDP.pl oraz organizacji Clan Poland. Życzymy dobrej zabawy oraz wygranych. Dzięki za uwagę, mówi dla Was Neox. Do zobaczenia, do usłyszenia na graż24.pl. Cześć!